Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w 8 odcinku z Gothica 2 The Returning. I od razu przechodzimy do roboty. Ostatnimi minutami poprzedniego odcinka wstąpiliśmy do farmy zmarłego Akila, który niestety jest skończony. No, ale najemnicy zdechli. Dwóch za dwóch, więc śmierć jakby jest taka nikła dla tych osób. Na szczęście żona przeżyła. Ona miała twardszą dupę. Nawet to widać. Możemy przybliżyć się, widzicie? Ona miała tu twardszą dupę, więc pokazała klasę samą sobie. No cóż, mąż zawiódł. I musi zostać sama już do końca, będzie wdową. My tu jeszcze sobie pogadamy z tymi braciokami, my ich tu spróbujemy jakoś, wiecie, skłócić, bo ja to Co tam? pamiętam. Jeśli Siema. odwiedzają nas jacyś przybysze, to przeważnie nie w pokojowych zamiarach. Mam nadzieję, że się nie mylę co do ciebie. Spokojnie. Jestem Egil, Siema. a ten dziwak, którego tam widzisz, to mój brat, Enim. Nie mów tak o nim, co on ci zrobił? Jak idą prace w polu? Wspaniale! Gdyby tylko polne bestie nie niszczyły naszych plonów. Aha. Czemu nic z nimi nie zrobicie? Żartujesz chyba. Od kiedy tutaj mieszkam, zabiłem już ich tyle, że całkiem straciłem rachubę. Niestety wciąż ich przybywa. No bo płodzą się tam, no ty nie pojmujesz tego. Idę pogadać z swoim braciokiem. Może on coś będzie Ej, miał do ty! powiedzenia. Ale gruby, spasiony, niczym pudzian. Kim jesteś? Nazywam się Enim. Pracuję Gruby na farmie. głos. A ten półgłówek, którego tam widzisz, to mój brat Egil. Akil od lat zatrudnia nas na tej farmie. Akil nie żyje, chłopie. Chcę ci powiedzieć. Jak idą prace w polu? Chcesz pomóc? Chwytaj motykę, jest tam z tyłu, i ruszaj na pole. Bacz tylko, żeby się nie dać zaskoczyć polnym bestiom. Te potwory potrafią odgryźć całe ramię jednym kłapnięciem zębów. O jest. Czemu nie zrobicie porządku z tymi polnymi bestiami? Zabiłem ich więcej niż potrafię zliczyć, ale ciągle przyłażą nowe. To samo powiedział twój brat. Twój brat powiedział mi dokładnie to samo. Co? Ten tchórz? Zawsze znika, jak tylko bestie pojawią się w Aha, okolicy. czyli taki się Nie bawi. powinien gadać takich bzdur. a to cheater. Nieładnie, nieładnie tak o mnie okłamywać. Oj, będzie bolało. Twój brat opowiedział podobną historię. Tak? A co dokładnie powiedział? Twierdzi, że on również zabił mnóstwo polnych bestii. Co? Ten dureń nie wróciłby sam do domu. Powiedz mu, że nie powinien się tak przechwalać. Oj, coś czuję, że za chwilę dojdzie do konfliktu. I to dzięki nam. Hej, ty! Twój brat uważa, że jesteś nadętym bufonem. Co? Że też ma czelność tak bezwstydnie kłamać? Niech lepiej baczy, żebym mu nie dał nauczki. Idź, powiedz mu to. Kurde, nie. Rozpierdyla mnie to. Idę ciągle w to samo miejsce, byleby ich skłócić. Enim jest odrobinę poirytowany z powodu całej tej sprawy. Niech się za bardzo nie nadyma, bo spuszczę mu lanie. Możesz mu to ode mnie Oj, twoje słowa właśnie przekazać. już w 100% spowodują konflikt, który no dojdzie do bójki między braćmi Hej, ty! na sierpy. Wydaje mi się, że obaj powinniście się nieco uspokoić. Nie O, chcę mądrze. ustąpić, co? Wyrwę mu wszystkie bebechy. Idź mu to powiedzieć. A czemu sam mu to nie Czemu sam mu powiesz? tego nie powiesz? Zrobię to. O kurde. Teraz się o robi ostro. Pudło. Co ten debil? Nie, nawet swojego brata nie umie trafić. O kurde, oni teraz będą się tu napierdylać. A ja mu pomogę jeszcze. Ja mu pomogę. Bo ten ma downa, no. Ała.
O dobra, przynajmniej zdążę wstać. Co ja robię? Oni się nawalają, dwóch się bije, trzeci leży. Niech się tylko tam nie połamią do reszty. No wstawaj szybciej. Wstawaj. Dobrze, wstało. Oni się jeszcze nie skończyli nawalać. Momento. Okej, okay, oni się już tam nawalają. Mnie grę wytupiło. Nawet 5 minut nagrania nie było. Nie, musiałem niestety zrestartować, bo się zepsuło coś. Kurde no. A ten farmer nam coś do powiedzenia? Jak tam praca? Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Ten Alvarez ostatnio pozwalał sobie na zbyt wiele. Na szczęście już po wszystkim. Się cieszę. Przydałoby się porządnie przepłukać gardło w gospodzie. To idź. Kto cię broni? Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z południowych wysp. Swego czasu Korinis potrzebowało ludzi do wydobywania magicznej rudy. Kiedy jednak przybyłem na miejsce, okazało się, że mają tu wielką magiczną barierę. Nie miałem zamiaru jej przekraczać, znalazłem więc pracę w porcie. O, to dobrze. Kiedy port przestał przyjmować statki, postanowiłem zmienić pracę. Tak trafiłem do Akila, prawdę powiedziawszy, i małem się już gorszych zajęć. Okej. A bracie się już tam pobili. To chyba ten mięśniak ubił, bo ma ten grubszy głos. Szczerze mówiąc, dobrze, bo tamten był downem z kitką na głowie, no to... a co tam mamy? Bandytów. O, to może lepiej się nie zbliżać jakoś tak, wiecie, bo to może boleć. Zrobimy sobie save'a w związku z tym. No i teraz sobie tutaj pójdziemy. No, patrzcie, nie mogę normalnie przejść, bo... No bo właśnie tutaj są te całe. Damy radę z kretoszczurem? Chyba, że on nam pomoże. No chodź tu. A ty! Chapnął. No nie dałeś mi expa, no. Koniec z tobą, bez. No jesteś głupi, no nie dał mi expa. No żal, żal i po prostu żal. Może ten kretoszczur przynajmniej się skusi na to, żeby tutaj... Zostaw. No, koniec z tobą. No ale tylko 15 expa, to tak strasznie mało. Łyżka. A pozbierajmy te śmieci, które nam się mogą przydać na przyszłość. Tam jakiś jest wbity miecz, wilczy kieł. Zobaczymy, czego możemy w ogóle założyć. I 9 sił. Nie masz można. No, ty nie masz można, jak zwykle. No cóż. No ale co, no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Już tyle razy dzisiaj słyszałem ten tekst, że normalnie mi w głowie utknął kompletnie. Dlatego czasami go sobie będę mówił. W takich... The fuck? Dobra, tego nie widzieliście. O ja pierdziel. Co to się na tym świecie dzieje? Jak nie wrogowie, to drzewa jeszcze muszą być idealnymi wrogami ludzi. No do tego człowieka doszło do drendofilii, no. No patrz, co on robi z tym drzewem, on dyma się. Typowe dymanko z tym drzewem. Fuj, normalnie fuj. No to akurat nie jest normalne. Jako jedyna forma zaspokajania potrzeb. No ta forma akurat jest zaburzona. Tam mamy wilczka, do którego wolałbym nie podchodzić. Tu jeszcze jakiś zardzewiały miecz. Ale nie, da fuck, po prostu czyste. Da fuck. A sobie tam wbiję, ubiję tego. O kurde, tu krwipica. O kurde, ile wyszło tego gówna. Te, panie. Pomógłby.
Pomógłby pan. O, idzie damage. Ciachaj, dobrze. Ucisz się. No, moje expy. No właśnie, moje expy. Zwalaj mi stąd. Kto ci tu pozwolił chodzić? Kurde, jakiś Erol. A ta krwepica to się zbugowała? Czy trzeba ubić tu? Lol. Fuck! Fuck this shit! O cholera. Zatruło mnie to gówno. Dobra. A teraz muszę wypić antidotum. Ostatnia sztuka. Ja wale. To jest normalnie masakra. Nie. Nic innego jak powiedzieć masakra. A gdzie są serafisy? Są tutaj. Dobrze. Na szczęście. I mogę, że coś zjemy. O, trochę smażonego mięska. Nie zaszkodzi. Tu możemy jeszcze jabłuszko zjeść. Mniam, mniam. Smaczne. Żarałko. Ja tam nawet nie podchodzę. Tu mamy Erola naszego. Siema. Co się dzieje? Co się dzieje? Popatrz tylko pod most, a zrozumiesz. Mhm. Coś takiego widzę pierwszy raz w życiu. Czemu nikt nie przepędzi tych obwiesiów? Bandytów? Co się stało? Jechałem do miasta z moimi pomocnikami, kiedy nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczyli na nas uzbrojeni bandyci. A to banda zbirów. Na szczęście umiem się bronić, bo podzieliłbym los pozostałych. Najprawdopodobniej tak. A kto cię napadł? Kto cię napadł? Bandyci, którzy by inni czają się w pobliżu tego mostu. Kiedy ktoś chce przejechać, wpada w ich sidła. Wiedziałem, że most jest mało bezpieczny, więc chciałem się przeprawić pod nim. Ale widzę, że mieli wielką chrapkę na moje towary. No to wygląda. Ci dranie skoczyli na nas z mostu, prosto na wóz. Powinienem był próbować przekraść się pod osłoną nocy. No tak. Tak może być najlepiej w sumie. Ten sprzęt pod mostem należy do ciebie? Tak, wózek, towary, wszystko. Znalazłem trochę tego po drodze. Możesz sobie zatrzymać te bibeloty. Nie są dużo warte. Jedyną naprawdę cenną rzeczą były trzy kamienne tabliczki, które te dranie oczywiście zrabowały. A dlaczego? Właśnie, to jest pytanie. Kamienne tabliczki? Jeden z miejskich magów wody chciał je ode mnie kupić, a ja obiecałem mu je dostarczyć. Muszę je za wszelką cenę odzyskać. Inaczej moja reputacja legnie w gruzach. Aha, no to musimy zadbać o to, żeby znaleźć te tabliczki. Gdzie znalazłeś te tabliczki? Część z nich znalazłem w mauzoleach i podobnych budowlach, a część w jaskiniach. Większość sprzedałem temu magowi z Korinis. W tych okolicach ciężko się na nie natknąć. Najczęściej znajdowałem je na północny wschód od miasta. Czyli czaj o co chodzi? Czemu ten mag tak bardzo się nimi interesuje? Powiedział, że potrzebne mu są do badań i poprosił, żebym rozejrzał się za innymi tego typu przedmiotami. Aha, no to nie ma problemu. Czemu po prostu nie poszukasz innych? Niestety podczas walki z bandytami skręciłem kostkę. Nieciekawy Mogę chodzić, wypadek. Ale podróżowanie i zwiedzanie jaskiń raczej odpada. No to rozumiem twoją predyspozycję do podróży. Właśnie. Potrzebuję informacji o dostawie broni dla bandytów. Dostawie broni? Tak, słyszałem o tym. Jakaś świnia z miasta sprzedała im jej tyle, że ledwie mogli wszystko unieść. O, to wiem. Ci, którzy na mnie napadli, to część ich szajki. Pozostali musieli schować się gdzieś na płaskowyżu w pobliżu farmy. To wiem, gdzie to jest. Może próbowali pokonać przełęcz. Gdzie jest ten płaskowyż? W centrum wyspy Korinis znajduje się martwa harpia, gospoda należąca do Orlana. Spoko. Od niej prowadzi ścieżka na południe, wiodąca właśnie na ów płaskowyż i do górniczej doliny. No to mamy ślady. Udało ci się przepędzić bandytów?
Tak, ale na pewno wciąż czają się w pobliżu mostu. Możesz mnie nauczyć silniej uderzać? O, przydałoby mi się trochę siły. Tu akurat jestem za. Pokaż mi, jak walczyć z większą siłą. Owszem, ale nie za darmo. Pomóż mi zachować dobre imię i znajdź moje kamienne tabliczki. No. Wtedy pokażę ci, jak wykorzystać swą siłę. Czy nic za darmo? No trudno. Dobra, rozumiemy. Z tobą nie pohandluję, bo ty masz te towary tam gdzieś w jakiejś chatce. Okej, zrobimy sobie save pointa takiego szybkiego. Tak będzie najlepiej. Tu mamy posągi Nosa i tam droga wiedzie do klasztoru magów ognia. Ale żeby tam dotrzeć, to my po prostu musimy odzyskać pewien posążek Nosa. O, tu mamy naszego pirata, który od nas wziął parę odcinków temu. Patrzcie, właśnie. Kogo my tu mamy? Siema. Nasz pastuch. I on nam się przyda. Potrzebuje właśnie kogoś takiego jak ty. Spoko. Czego ode mnie chcesz? Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy, durnie. Grzeczniej, proszę. Gościa. No. Nie mogłem go znaleźć w mieście, a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą. Jest szczupły, ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję. Dexter? O ile wiem, był skazańcem w starej kolonii. Jego imię zaczynało się chyba na D. Czy ma na imię Dexter? Możliwe, że tak ma na imię. Nie jestem pewien. Będę musiał poczekać, aż stanę z nim twarzą w twarz. Coś jeszcze? Tak, ty pyszałku. Jest coś jeszcze. Potrzebuję broni. Potrzebuję prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło. Okej, to ci pomożemy. Złoto? Wszyscy chcemy złota. Zapewne. Tylko co z nim zrobisz? Sądząc po twoim wyglądzie, wydasz je na wódkę albo przepuścisz w burdelu. Nie. A ty masz pewnie lepszy plan, co? Gdybyś wiedział, co osiągnąłem, to ze strachu wlazłbyś pod kamień. Więc przestań mleć ozorem, bo będę musiał zamknąć ci buźkę. A ja ci nie będę musiał pomagać, gnojku. W mieście nie było żadnych handlarzy bronią? Chyba żartujesz. Mają tylko jakieś śmieci. Prowiant? Przecież właśnie stoisz przed karczmą. Ten stuknięty gospodarz nie da ci niczego. Chyba, że za to zapłacisz. Oj, coś czuję, że ci nie pomożemy. Złotych monet. Ty biedaku. O, proszę. Zatrzymaj poszło. Te grosze. Mam lepszy pomysł. Niedaleko stąd jest jaskinia. Zakopałem tam swoje rzeczy. Zajebiście. W jaskini jest niebezpiecznie i nie mogę tam iść sam. Okej, tym lepiej. Chodźmy do twojej jaskini. Ruszajmy. Okej, czyli zaczynamy kolejną podróż. Prowadź, piratku. Zrobimy save'a. Okej, dobrze. Tak będzie lepiej. Nie chce mi się już normalnie zapisywać. Znalazłem już tego szybkiego zapisa. Idziemy za naszym Gregiem. On będzie nas teraz ubezpieczał. Tak przynajmniej myślę, że to jakoś nam to da. O, proszę, z wilkami sobie myślę, że uporasz. Dobra, on je tu zniszczy. Exp idzie dla mnie, nie? Ło. Ale co ty, Greg, nie umiesz sobie z nim poradzić? Te, czemu nie idzie exp? Jedna bestia mniej. Kurde, szkoda. Ale mamy wilcze skóry. To je sprzedamy Wasperowi. Albo nie wiem, co zrobimy, cokolwiek, żeby po prostu je mieć. Tu jest jakiś krzaczor jeszcze? Czy coś? O, tam widzę. Muszę zbierać trochę tych ziół, bo one się przydadzą. O, te serafisy są najważniejsze. Słyszę ścierwojady. Tak maczają tymi dziebami po ziemi i tak to słychać po prostu. Dobra. Teraz tutaj do niego. Patrz, mój przyjacielu. O, Kilof, oto ta jaskinia. Tu masz Kilof. Rzeczy zakopałem gdzieś w środku. Miejsce oznaczyłem krzyżykiem. Na co czekasz?
Właź do środka i przynieś moje błyskotki. A co z tobą? Ktoś musi pilnować tyłów. A teraz właź do środka. A ja myślałem, że ty ze mną wejdziesz tak po prostu. Ty, łajzo. Tak po prostu chcesz mnie wykorzystać. No dobra, ale nie mamy wyboru. Kurde. Niemożne. Żadnego nie założę. Niemożne. 9. Niemożne. 17. Kurde, no niczego nie założę. Niczego. Niemożne. Nie ma w ogóle mowy. No, może założymy tą broń. Może Killoff będzie robił większy damage. Robimy jeszcze teraz save pointa. I teraz jedziemy z tym koksem. Dobra, gdzie są te goblinki? O kurde. Ten ma topór. One mnie chcą zadupić. Te, Greg, pomóż. Halo. Help. O dobra, przynajmniej ten zareagował. Leśny goblin. Kurde. Jak mnie na hita załatwił. Moment. Wczytujemy. Tak się nie bawię. Jaki... Ej nie, to są naprawdę groźne typy. Greg musi je zatłuc. Nie, ja sam nie dam rady. To jest masakra. A ja tak się nie będę bawił. Mam już pomysł. Dobra. Te, Gregosław, pomóż. Gregi. Znowu jedna z tych głupich bestii. One pewnie mnie gonią, nie? Tak myślałem. Dobra. Te idą na mnie. Okej. Ty mnie nie zabijesz. Dzięki, Gregus. Jedna bestia mniej. Dzięki, naprawdę stokrotne dzięki za to. Te jak popyla. Kurde, z topora goblin mnie chciał zatłuc. I co prawda udało mu się wtedy. Co to było? Jakiś pierścień czy coś? A nie, stare monety. Ale skubane mnie tu chciały pozabijać. Nie ma bata. Greg mi tu pomaga i mi wielką przysługę tutaj robi. Dzięki czemu... Czekajcie, jak tam pójdę? Moment, trzeba jakoś zaplanować to wszystko. Żeby nie wyszło, że failuje ciągle. Kurde, tam jest więcej tych patałachów. Jeden z mieczem i dwa z toporami. No, to już jest ostro. A my nie mamy żadnych czarów. Dobra, wszystkie się na mnie rzucą. Dobra, zapraszam. Nie dadzą rady mnie tutaj ubić. Mogą pomarzyć sobie. Greguś! Znowu jedna. Dobrze, Greguś mi pomoże. Greguś mi pomoże. Dobrze. Z mieczem. Ten najgroźniejszy typ. Greg! Dobrze. Jedna bestia mniej. Ponownie mi uratowałeś łeb. Dzięki. Co? Miecze. O! Znowu mają ceny porządek nosa. Okej. Znajomy do mnie dzwonił w sprawie Lula. A ja tu przecież nagrywam, więc... Ma problem. No, kolejna krepica się do mnie dowali. Nie, a jednak się nie dowali. Dobrze, o to chodzi. A to już mamy posążek Inosa. Tylko teraz on chce skarby. To moment. A co mi tam, że nie mam expo od tych goblinów? Ja najważniejsze... No, dobra, wiecie co? Szczerze mówiąc, mam wywalone tego goblina. Niech sobie on tam będzie, jak go kiedyś zabiję, jak będę potężniejszy. O kurde, jaka tam gangsta. Nie, to jest powalone. Dobra, idą. Teraz niech się wszystkie rzucą na... O, jeszcze ten się rzuci. No to, chłopie, Greg, masz tutaj ostre wyzwanie. Dobra. Gonią mnie? Dobra. On sobie z nimi poradzi. On tu je wysieka. Pizdu wszystkie. Nie ma tu nic. No, zajebiście, Greg. Ty mi tu pomagasz, ułatwiasz mi życie. Przynajmniej ja tu nie będę ginął. Bo ja nie chcę ginąć. Wiadomo.
No i zarąbiści. I tego się trzymajmy, wiesz? Tak jest wtedy najlepiej. Nikt nie ginie przy tym. Wszyscy zyskają na tym. No i git. Dobra. Ja kurde, jeszcze ktoś tu pozostał. Tak się nie ja się tak bawić nie będę. Dobra. Greg, masz tu kolejną porcję. No. Kurde, żeby mnie nie... Bo prawie mnie ciepnął. Zwalaj, goblinie. Okej, dzięki. Jedna bestia mniej. Zajebisty gościu jesteś, wiesz? Po prostu nie wiem, co ja mam zrobić, żeby tobie, nie wiem, jakoś się odpłacić. Ale piratowi nie powinienem się odpłacać, bo to on przecież odwala całą robotę, a ja tylko robię jakby za niego takiego nie wiem, mięso armatnie. Po prostu i tyle. Okej, dobrze. Jeszcze zapewne... No, są goblinki. Słychać je. Pizdy drom mordy, to się nie dziwić. Ile tam jeszcze? A, jeden goblin. I tak sobie z nim nie dam rady. Zwykły goblin. Moment. Żeby potem naprawdę nie dowalić. Zrobimy save'a. Wrócę się do niego i zacznę go napierdalać. Chodź, chodź. O kurde. No i widzicie, widzicie? Widzicie? Te gobliny są tak mocne, skubańce, rąbane, że się z nimi nie da walczyć. No, próbuję co tylko mogę. Nic, nic nie działa. Tak jakbym ja chciał. Goblin się zbugował. Współczuję mu. Tu. Odłóż broń. Dobrze. No proszę, jednak można. Zrób porządek z tym. O, przy okazji miał wyjęty jedna miecz. Jedna bestia mniej. No to akurat ułatwiłeś mi robotę. Dobra, teraz idziemy odkopać skarb i oddać przy okazji posąże Ginosa, który miał przywódca goblinów. Zarąbiście. Coś leży w ogóle? O, jakiś zwój z kulą ognia. Się cieszę niezmiernie. Tu nie, tu nic, jakaś zbugowana rzecz. Odkopuj to. Dobra, kop to. Ach, o, sądzę, że coś i tu szybciej odkopaliśmy, bo to jest mod. Więc tutaj akurat plusik, mocny plusik. Tam jeszcze sprawdzimy drugą część jaskini, ale nie sądzę, żeby coś tam było. Czyli całą jaskinię mamy tutaj spenetrowaną. My po prostu oddamy mu sakiewkę. O, tu jeszcze trochę żarełka jest, a nam się przyda. Proszę, tu jeszcze mamy. Tak się, kurde, gobliny tutaj wzbogaciły o kilka sztuk mięsa. Tu, nie, tu surowe, tam spalone, ale zawsze coś, dobrze. Teraz do Grega. O, przebrał Czemu się. Czemu tak długo cię nie było? Znalazłeś coś? Tak. Tak, wykopałem sakiewkę ze złotem. Dawaj ją. Proszę. Masz. Dobrze, to znaczy, że wciąż są tutaj. Okazuje się, że jednak na coś się przydajesz. No widzisz. Dobra, słuchaj. Zakopałem więcej złota w innych skrytkach. Spoko. A ty je dla mnie znajdziesz. Dobra. Na małym jeziorze z dwoma wodospadami jest wysepka. Tam powinna to być wiem, moja gdzie to skrytka. Jest. Na płaskowyżu znajdziesz dwa kolejne miejsca, w których coś zakopałem. To wiem, pierwsze gdzie są. Miejsce leży za tamtą farmą, a drugie w pobliżu wejścia na przełęcz przy wodospadzie. Spoko. Są tam schody prowadzące z pól do Onara. U podnóży schodów jest wgłębienie, a w nim kolejne miejsce. Będę na ciebie czekać na rozdrożu pomiędzy polami tego bogatego farmera. Nie zawiedź mnie, bo będziesz tego żałował, jasne? Dobra, dobra. Lol. To było jeszcze dziwniejsze. O. Kurde. Wybaczcie. Zrobię save'a. O, boż.
O, widzę, że pirat coś zauważył i teraz będzie się z tym naparzał. A my teraz tak, zakładamy kulę ognia. Wracamy do miasta. Oddać posążek Inosa Daronowi i do klasztoru idziemy zostać nowicjuszami. Tak, to już nadejdzie ten czas. Ten dzisiejszy dzień będzie dniem, kiedy w końcu staniemy w szranki klasztoru magów ognia jako nowicjusz. Lecz aby zostać magiem ognia, to będzie jeszcze dalsza droga i cięższa. Ale zaplusuje to tym, że nasze skille wzrosną naprawdę na bardzo wysoko postawiony szlak naszych umiejętności. Dobrze, teraz tutaj jak tu przejść? Mam chyba już plana i pomysła. Ja już wiem, o co chodzi. Tylko teraz jakoś by tu trzeba było przez nich przejść. No. Ej, czemu nie uciekasz? O kurde. No, to teraz mamy większy problem. Bo jesteśmy nieco zatruci. Kurde. Tośmy się teraz wpakowali w ostre. W ostre kłopoty. Przecież nas zaraz zabije. Jesteśmy tak zatruci, że zaraz zginiemy. Nie ma bata. Nie było to, żebyśmy nie zginęli. No, zaraz będzie zgon. Zaraz będzie zgon. No, widzicie? Widzicie? Zaraz będzie zgon. Kurde. Okej, kochana gra znowu wyłączyła się. Oj, nie wiem jaki jest problem i co z tym zrobić, żeby w ogóle to jakoś mogło normalnie działać. Nie znam tego problemu. Nie, żadna krwiopijca nie ugryzie, ani nic. Nie chcę tego. Dobra. Goblin. Kolejny problem. Ale już mniejszy problem. Ale jest to nadal problem. No kurde, czemu ten sprint nie działa? Teraz wilk, o, żeby się jeszcze zaraz nie dostał. O kurde, ale mnie ugryzł. Fuck this shit. Kurde. No nie! Zakute łby. No przecież miałem z tego wyjść cało. Nie! Musiały mnie zagryźć. Bestialsko. Skubane. O, teraz mogę biec. Tylko co mi to takie bieganie? O, no, mam was w dupie, szczerze mówiąc. O. Teraz mamy większy problem. Bo wszystko i tak nas będzie goniło. Ło. Iść tak jakimiś szlakami, byleby nas nie zagryzły. Dobrze, jakoś możemy im teraz uciec. Mam już plan. Tylko dajcie mi ten plan wykorzystać. Tak na pewno się stanie. O, shita. Shita fucka. Dobra. Teraz już wiemy, jak uciekać z tymi gównami. Przed tymi gównami. O kurde. Teraz to mamy ostrą hajnę. O kurde. Dobra, jesteśmy już w Korinis. Fuck! Dobra. Pomoże mi. Te helpy! Help. Jedna z tych głupich bestii. No i czemu ja tu wprowadzam te wilki do miasta? Dobra. Ale już jest ze mną lepiej, o to chodzi. No chodź! Hej, ciągle to potrafię! Kurde, pomogli mi. To naprawdę. Po stukroć. No teraz to mi się udało. Gdyby nie oni, to już bym miał tak odgryzione gardło. Tyle bym powiedział w tym temacie. Dobrze. Jesteśmy już w Korinis. Żeby już mnie nie wywalało, bo mam tego naprawdę po uszy dosyć.
przydałoby się pójść spać. Którą my mamy... Kto może biegać bez energii? Jakie pytanie. Północ, dobrze, to idziemy się przespać do karczmy i oddać potem ten posążek. A my będziemy mieli już łatwiejszy dostęp do przyłączenia się do magów ognia. Do nowicjuszów oczywiście najpierw. Dobra, śpij sobie, śpij. Dobrze. Save'a zrobimy. No naprawdę, mnie to aż zaniepokoiło. Taki... taka sytuacja po prostu, no. I co zrobisz? Okej. Okay. Gdzie jest ten mag ognia? Mag ognia tam sobie stoi. Okej, okay, czyli już wypełniliśmy jakby jego zadanie. Udało mi się odnaleźć twój posążek. Chwała Inosowi. Co z nim teraz zrobisz? Ja? Nic. Mam przez niego tylko same kłopoty. Ty natomiast zaniesiesz go dla mnie do klasztoru. Rzecz jasna, do środka zostaniesz wpuszczony tylko wtedy, gdy poprzysięgniesz całe życie wiernie służyć klasztorowi. Jestem jednak pewien, że pragnąc mi pomóc, zdecydujesz się na ten krok. Mam rację? Niech Inos będzie z tobą, mój synu. Zajebiście! Możemy iść. No, i teraz kierujemy się od razu do klasztoru. Jak tam nasza wytrzymałość? O, trzeba będzie coś zjeść, jakiegoś krzaczora. Najlepiej takiego. Jest git. Dobra, przynajmniej mamy już bezpieczniejszą drogę. Nieco bezpieczniejszą. To nie powiedziałem, że jest teraz bezpiecznie. Ale mam plana. I nie wiem, czy on wypali. Ale jakby tak na przykład właśnie tu wejść, tego tunelu. Te co, gobliny? No posrało. Posrało. Ej nie, żartujecie sobie. Sobie żartujecie. Kurde, nie. Oj Boże, normalnie zatłukę tą grę za to, że mnie tak wywala. No, co zrobię, to normalnie mnie wywali. I nie wiem, ta gra naprawdę ma ten problem. Będę się z tym problemem najpewniej użerał do końca serii. Nie wiem, czy inni też tak mieli, ale miejmy nadzieję, że nie. Więc chyba jestem... No, czemu nie sprintujesz, jakbym chciał? O, patrz, prawie bym mnie chapnął. No, próbuję, Wilczuś. Wilczuś próbuje. A ja z nim walczyć jak nie będę po prostu. Dobra, kolejny problem, z którym się nie uporam na pewno. Te patrz, goni mnie dalej ten wilk. Skubany. Taki jest mądry. Dobra, pomożecie mi z tym goblinem. Dobra. A jednak nie musicie już. Zbierę sobie jeszcze te grzyby. Przydadzą mi się. Idziemy od razu do klasztoru, tylko nie wiem jak ja tam przejdę. Tam pewnie też będzie sporo tego syfu. Założę się. Czy nawet nie będę musiał po prostu zgadywać, bo tam będą też jakieś stworzenia, które mogą mnie zagryźć na śmierć. A tego bym nie chciał. Moment. Zapiszemy sobie znowu. I mam pomysł jeszcze co do tych bandytów, zanim dojdziemy do klasztoru. To będzie może nieco głupie. Doigrałeś się. Ło! To już koniec! Jak mnie trafił z powietrza! Jaki agent! Coś planowałem? Nie, oczywiście. Zawsze musi postawić na swoim. Muszą, tak, bo inaczej... Nie musiałbym ginąć. Ale widzicie, jednak zginąłem. Doigrałeś się. Dobra. Kiwam w oko. To już koniec, śmieciu. Ha, 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 ha. Nie no, zarąbiście mi to wyszło, naprawdę. Trzeba przyznać. OP, OP. Dobra. Ostatni raz, nie wyjdzie mi, to idziemy do tego klasztoru. Najwyżej później się zajmiemy problemem tych zasranych bandytów. Doigrałeś się.
To już koniec, śmieciu. Jakie... O Boże, Beziosław, nie... Straszysz mnie, normalnie mnie straszysz. No, zajebiście. Nie, dobra, ja tak się nie bawię. Tak się nie przycisnę, bo te drzewa są tak chore, że tego nawet nie warto. No patrz, muszę, nie dość, że te drzewa są wkurzające, to jeszcze muszę przez nie skakać. The fuck. Wow. Już mieliśmy zginąć, ale widzę, że mieliśmy farta. Dobra, teraz mam pomysł. Dobra, biegnijmy, ile sił w nogach. Dobra, jest zajebiście. O kurde, przed tym to możemy nie uciec tak od razu. Kurde, wszystko naraz mnie goni. Może nam... Co mnie chapiesz? Co tam jeszcze mnie goni? O kurde, się tam pogryzą strasznie. Okej. Okay. Tu mamy jakiegoś maga ognia. Siema! Co mogę dla ciebie zrobić? A możesz wstać, jeśli możesz? Czy tak się będziesz w skończoności modlić? Dokąd prowadzi ta ścieżka? Ta ścieżka zaprowadzi cię prosto do klasztoru magów ognia, jednak wstęp tam mają tylko słudzy i nosa. Jeśli chcesz zostać przyjęty jako nowicjusz, musisz przynieść owce. Nie muszę. I 1000 sztuk złota. Co tutaj robisz? Jestem magiem ognia, kapłanem boga Inosa. Super. Inos jest najwyższym bogiem, to stworzycielem ognia i panem sprawiedliwości, a to jest jego kaplica. Ludzie przychodzą tutaj, kiedy chcą się pomodlić do Inosa lub otrzymać błogosławieństwo. Za niewielką opłatą możesz ode mnie otrzymać wiele pożytecznych przedmiotów. Kuszące. Pokaż sam. Pokaż. My mamy biedę, ale na tą biedę możemy coś zaradzić. Na przykład sprzedając te syfy. O, tak, ten syf też mogę sprzedać. Młot kowalski zostawiamy, bo nam się przydać do wykuwania mieczy. Ten nóż na wilki możemy sprzedać, bo to jest w ogóle gówno. O kurde, na co nam tyle kilofów? Niepojęte to sprzedać. Kurde, ile tego mamy? To jest wszystko na sprzedaż. Na co mi taki syf? Taki syf w ogóle mi nie jest przydatny. Zasięg działania, ło. To ma dopiero zasięg. No to sprzedamy. Wyczółkiem zostawimy. No ten ma większy damage, to sprzedajemy. No i już troszeczkę się wzbogaciliśmy. Mamy z 300. Tylko tu jeszcze mamy do sprzedania takie w ogóle graty. Złote pierścionki. Nie, tu się wzbogacimy i to naprawdę obficie. Żwaczka. O, to się przyda nam do robienia run. Więc to zostawiamy. Grabie możemy sprzedać. To sprzedać. Zostawiamy. Skóry wilka. O, u ciebie nie opłaca nam się sprzedawać. Wolę opylić je za jakąś lepszą cenę, szczerze mówiąc. Wytrychy. Bryłki złota zostawimy. Mamy już jedną patelnię. Smoła zostawimy, to zostawimy. Rozdrabniacz sprzedajemy. No, mamy trochę golda. Mądrość bogów. Co my tu jeszcze mamy? Prawdziwa moc. Co ty możesz nam tu jeszcze takiego... O, ogniste strzałki 40 razy. O kurde, na 15 sztuk. No to ostro. Ale kupię sobie jeden zwój na przyszłość, bo wiecie, będziemy nim wyrabiać runę, pierwszą runę ognistej strzały. I wiecie, takie coś się przyda. Możemy od ciebie kupić w sumie ile mamy tam podków many. Tak się chcę rozejrzeć. Dobra, nie będziemy kupować tyle.
Możesz mi jeszcze pobłogosławić? Błogosławię cię w imieniu Inosa. Niechaj ogień naszego Pana zawsze płonie w twym sercu, aby dawać ci siłę do postępowania zgodnie z jego naukami. Dziękuję, dziękuję, naprawdę. Niechaj Inos zawsze macie w swojej opiece. Zajebiście, już czuję tą moc, aurę Inosa. Teraz jakoś trzeba będzie przejść. I znowu trzeba będzie pewnie zjeść te krzaczorki. O kurde, nie to zjedliśmy, widzicie? Pomyłka nagła. A tego nie chciałem. Dobra, to zjemy jeszcze to spalone mięso. Dobra, biegniemy to takim sprintem. Dobra, wywalone mamy na nich, wywalone. Zajebiście. Dobrze, udało nam się szybkim sposobem. Tu jeszcze sobie tak wbiję, bo wiecie, to są te ogniste pokrzywki. Sobie je pozbieram tak, dla fanu. Lubię tutaj polutować co nieco, bo zawsze się coś tu znajdzie. I przy okazji te krzaczki, które teraz zbieram, one się tu właśnie nam przydadzą do misji pobocznej, a raczej takiej typowo fabularnej, kiedy trzeba będzie takie ogniste pokrzywy oddać. Dobra. Tak wygląda klasztor magów ognia w tej oto teksturze. Szczerze, żadnych zmian, ale coś jest w tym, rzeczywiście. Siema. Witaj w klasztorze Inosa, nieznajomy. Jestem brat Pedro, pokorny sługa Inosa i odźwierny świętego klasztoru. Co cię do nas sprowadza? No, wiele rzeczy. Przede wszystkim chciałbym dołączyć. Co mam zrobić, żeby przyjęto mnie do klasztoru? Jeśli chcesz dołączyć do bractwa Inosa, musisz poznać reguły klasztoru i wiernie ich przestrzegać. No dobrze, dobrze. Wymagamy ponadto od każdego nowicjusza daniny na rzecz Inosa, owcy i 1000 sztuk złota. Ale ja jestem biedny. To dużo pieniędzy. To znak, że rozpoczynasz nowe życie jako sługa Inosa. Jeśli zostaniesz przyjęty, wszystkie twoje grzechy zostaną ci wybaczone. Zrobiście. Czemu by nie? Ale pamiętaj. Sługą Inosa zostaje się na całe życie. Dobra, nie pierdol, tylko chcę już dołączyć. Chcę się dostać do klasztoru. Tylko słudzy Inosa mogą wejść do środka. Jeśli chcesz się pomodlić, poszukaj którejś z przydrożnych kapliczek. Tam również znajdziesz odpowiednią ciszę i spokój. Jakich reguł przestrzegają słudzy Inosa? Inos jest Bogiem prawdy i sprawiedliwości. Mhm. Dlatego pod żadnym pozorem nie wolno nam oszukiwać i łamać prawa. Wystąpienie przeciwko któremuś z braci lub okradanie klasztoru jest karane z całą surowością. Mhm. Inos jest także Bogiem władzy i ognia. Jako nowicjusz musisz okazywać szacunek i posłuszeństwo wszystkim magom ognia. To wiemy. Rozumiem. Też. Co więcej, obowiązkiem każdego nowicjusza jest praca w klasztorze dla dobra całej społeczności. To nie wątpię. Jeśli jesteś gotów przestrzegać tych zasad i złożysz odpowiednią ofiarę, możesz zostać przyjęty do klasztoru jako nowicjusz. Dobra, szybciej się z tym trzeba uporać. Masz tu posążek? Mam tu posążek. Jak sądzę, powinien się on znaleźć w klasztorze. Mogę teraz przejść? W tych wyjątkowych okolicznościach masz zgodę na zostanie nowicjuszem. Super! Tak, chcę zostać nowicjuszem. Chcę zostać nowicjuszem. Na pewno tego właśnie pragniesz? Wiedz, że wybór ścieżki rozwoju jest ostateczny i nie będziesz go mógł zmienić. Dobra, nie pikl głupot, tylko tak już. Tak, chcę poświęcić Dzięki. Swoje życie służbie Inosowi. Zatem witaj wśród nas, bracie. Oto klucz do bramy klasztoru. A szaty? Teraz musisz dobrowolnie otworzyć te odrzwia i przekroczyć próg. Od dziś jesteś nowicjuszem. Noś tę szatę, by wszyscy wiedzieli, że jesteś jednym z nas. W środku zgłoś się do Parlana. Aha. Od dziś on będzie się tobą opiekował. Czy moje występki zostaną mi zapomniane? Jeszcze nie. Aha. Porozmawiaj z mistrzem Parlanem. On udzieli ci błogosławieństwa i oczyści z grzechów. Dobrze. Mistrzu nas oczyści, ale w następnym odcinku dziękuję wam bardzo za obejrzenie 8 odcinka z Gothica 2 The Returning.
Jeżeli wam się spodobał, możecie napisać w komentarzu, czy dokonałem odpowiedniego wyboru, dołączając do Magów Ognia, czy nie. Ocenić ten film pozytywnie oczywiście i możecie na zachętę zasubskrybować mój kanał. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie jeszcze raz, trzymajcie się, na razie. Ach, to podobieństwo, trzeba stać się bratem Inosa, żeby tak oto służyć oczywiście w obronie dobra i ognia. Trzymajcie się, na razie. Yo.